Słusznie uważa się Juliana Fałata za jednego z najwybitniejszych pejzażystów polskich przełomu XIX i XX wieku. Artysta pozostawił niezwykle bogaty dorobek, różnorodny pod względem ikonograficznym i technicznym. Malował bowiem w oleju, pastelu, akwareli i tu osiągał znakomite efekty, wręcz wirtuozerskie, jeśli chodzi o sposób oddania ulotnych efektów efemerycznych. Był świetnym obserwatorem, rysownikiem, który utrwalał rozmaite typy społeczne Żydów, drwali czy starych dziadów w kruchcie. Wiele podróżował, tak na Polesie, po Galicji Wschodniej, na Litwę i Żmudź, jak i dookoła świata. Wyruszył z Marsylii przez Ceylon, Singapur, Yokohamę, Hongkong. Jako jeden z pierwszych artystów polskich bezpośrednio poznając kulturę i sztukę Japonii, którymi był głęboko zafascynowany. W swoim pamiętniku wspominał o miłości Japończyków do sztuki, uważał, że są oni urodzonymi artystami, ale fascynował go również szintoizm i buddyzm. Malarz wykształcony najpierw w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, potem w Akademii Sztuk Pięknych, wyszedł z takiej realistycznej formacji, rozpoczynając swoją karierę od znakomicie zaobserwowanych scen rodzajowych. W 1885 roku podczas polowania w Nieświeżu spotkał przyszłego następcę tronu, przyszłego cesarza Wilhelma, który zaprosił Juliana Fałata na dwór w Berlinie, gdzie spędził kolejne niemal 10 lat jako malarz nadworny. I to właśnie sceny myśliwskie, łowieckie przyniosły artyście największy sukces, największe uznanie w oczach renomowanej klienteli i publiczności. Kojarzymy Fałata przede wszystkim jako malarza znakomitych polowań, nagonek, momentów niezwykle emocjonalnych, dynamicznych, wielofiguralnych scen. Ale obok tego dał się poznać jako znakomity pejzażysta, który w poetycki sposób potrafił odczuwać naturę. Malował jezioro Świteś, Tatry, Wisłę w okolicach Torunia, Osiek, no i przede wszystkim właśnie Beskid, okolice Bystrej, gdzie pod koniec życia osiadł. No do dzisiaj można podziwiać jego rezydencję, słynną willę Fałatówkę. Pejzaż zimowy z rzeką namalowany w 1907 roku z jednej strony jest świadectwem ciągle realistycznych fascynacji Fałata, jak podkreślałam, znakomitego obserwatora rzeczywistości, który poznał także w Paryżu malarstwo impresjonistów, przeszedł lekcje pleneryzmu i to czytelne jest w takim odczuciu naturalnego światła. Swoje akwarele wykonywał, szkice malarskie wykonywał w plenerze, chociaż obrazy kończył w pracowni. Z impresjonizmu wyniósł pewne założenia, dążąc właśnie do rozjaśnienia palety, do uchwycenia refleksów barwnych, połyskujących zwłaszcza na szerokich połaciach śnieżnej równiny, którą z takim upodobaniem malował w okolicach Bystrej. Motyw ośnieżonych pól zwijającym się pośród nich potokiem czy rzeką pojawia się po raz pierwszy w twórczości Fałata około 1901 roku i w kolejnych latach malarz bardzo chętnie powtarzał tę samą scenerię, nieznacznie tylko zmieniając ujęcia. Są to najczęściej widoki panoramiczne o dość prostej kompozycji, podzielonej na pół linią horyzontu. W palecie barwnej Fałata dominują często
różne odcienie błękitu, imieniącej się refleksami bieli, przybierającej właśnie odcienie niebieskawe od nieba, wzbogacone fioletowymi i różowymi odcieniami. Są to najczęściej krajobrazy pozbawione obecności człowieka, choć zdarza się, że dostrzegamy na śnieżnej czapie ślady zwierząt. Wyczuwalny jest tutaj kontemplacyjny, wręcz medytacyjny stosunek do natury. Odczuwamy mistyczny czy transcendentny charakter tej świętej przyrody. Malarz zawdzięczał wiele w swojej wizji malarskiej lekcji artystów japońskich, znakomitych drzeworytników, podziwianych w Europie w XIX wieku, zwłaszcza od lat 60. w Paryżu. Wielu młodopolskich malarzy właśnie z Paryża przynosiło na grunt Polski tę lekcję japonizmu. Ale ogromną rolę w upowszechnieniu sztuki, estetyki, a wręcz filozofii japońskiej odegrał Felix Manga Jasieński, wybitny kolekcjoner, patron wielu znakomitych artystów doby modernizmu. Julian Fałat jednak bezpośrednio mógł się zapoznać z kulturą i sztuką Japonii dzięki podróży na Daleki Wschód, także do kraju kwitnącej wiśni w połowie lat 80. Zawdzięczał sztuce japońskiej wiele rozwiązań kompozycyjnych w swoich obrazach i to będzie czytelne także w obrazie z Muzeum Narodowego w Warszawie. To kompozycje, które charakteryzują się często szerokimi płaszczyznami pustej przestrzeni, śmiało malowaną plamą, dosyć płasko potraktowaną. Innymi słowy, wywiódł Fałat z japonizmu lekcję syntetyzmu. Wyjściowy realizm czy naturalizm uległ tutaj stopniowemu uproszczeniu, dzięki czemu obrazy zyskiwały symboliczny wymiar. Odczuwamy w nich niemal obecność Boga, ale krajobraz staje się także odbiciem emocjonalnego stosunku do natury samego Fałata, człowieka o wielkim temperamencie, o wręcz panteistycznym uwielbieniu tejże natury.